Garden, czyli według wielu fanów Beatlesów jeden z niewielu dziecięcych numerów zaraz po Yellow Submarine. I specjalnie dla was, nie tylko Beatlesów, mamy też książkę kolejną. Jest to wersja dla leniwych, ponieważ nie będzie trzeba czytać swoim pociechom. Zrobił to za was między innymi Piotr Adamczyk, Krystyna Czubówna, Karolina Gruszka, Joanna Jabłczyńska, Robert Janowski, Cezary Pazura i Maciej Sztury. Na tylnej okładce znajdziecie płytę z audiobookiem. Książka nazywa się Mądrość z natury, czyli bajki o miłości, o szacunku, przyjaźni, tolerancji i cudach natury, autorstwa Michała Zawadki. Także jest o co powalczyć, a ponieważ jest o co walczyć, to nie może być zbyt łatwo, prawda? Tak więc czekam na telefon od osoby, która wymieni mi przynajmniej 3 bajki lub 3 opowiadania związane z naturą. Może być na przykład w pustyni i w puszczy. No i to już jeden przykład spaliłem. 8574649, czekam. Doczekamy refrenu, bo jest z nami Monika. Cześć, Moniko. Cześć. Powiedz mi, pytanie konkursowe. Znasz 3 opowiadania albo 3 bajki związane z naturą w jakiś sposób, czy tytułowo, czy fabularnie? Słucham. Tak, więc moja pyś to Tarzan. Tarzan jest, tak, wiadomo. Z Królem dobrze, mamy 2. No i 3. Wiesz, ja tak się zastanawiałem, jak zadałem to pytanie i nie byłem sobie w stanie przypomnieć, więc jestem ciekaw, co może być 3. odpowiedzią. Wymyśliłam Kubusia Kuchatka i Stumilowy Las. I Stumilowy Las. No dobrze, powiedzmy, że możemy Cię uznać, ponieważ jest Dzień Dziecka, to wszyscy jesteśmy trochę dziećmi, więc i Tobie też uznajemy. Powiedz mi, kogoś będziesz obdarowywała tą książką? Tak, swoją córę. Swoją córę, dobrze, to pozdrawiamy z Twoją córę. Czy ona lubi właśnie takie związane z naturą opowiadania? Zdecydowanie, bardzo. Ostatnio się ogląda Król Alfa i bardzo jej się podobał, to był pierwszy raz. No to super, no to można powiedzieć, że trochę trafiliśmy w gusta. To pozdrawiamy raz jeszcze Twoją córę, pozdrawiamy Ciebie i nie rozłączę się przez chwilę. Okay.